Ciekawe zapytanie internauty o NIP, jaki musi być na zwolnieniu lekarskim, jeżeli ktoś pracuje za granicą, a konkretnie w Niemczech. No i internauta mi tutaj napisał. Przepraszam, że przypominam się, ale jeszcze raz niemiecka kasa chorych poinformowała mnie, że muszę dosłać czytelną kopię zwolnienia lekarskiego z wyraźnie napisanym NIP-em mojej firmy, NIP-em niemieckiej firmy. No i bardzo proszę, prosi mnie tutaj internauta o przysłanie tej kopii jak najszybciej, no ponieważ nie chcą wypłacić mu zasiłku chorobowego. Mogę tylko powiedzieć, Niemcy są bardzo sumienni, w tym konkretnym przypadku naprawdę no, nie odcisnęło się trochę na naszej zielonej kopii, co u nas w ZUS-ie by spokojnie przeszło, natomiast nasi niemieccy przyjaciele chcą mieć wszystko, kawa na ławie, Ordnung muss sein, czy jak to tam, nie znam niemieckiego. Natomiast w miejscu naszego NIP-u wpisuje się NIP niemieckiej kasy chorych. Jest on trochę dłuższy, jest jeszcze nawet nie wiem, czy to NIP niemieckiej kasy chorych, tylko NIP niemieckiego pracodawcy. Jest on trochę dłuższy od naszego, jest jeszcze jakiś myślnik. W każdym razie porządek musi być. Jeżeli wiesz cokolwiek więcej o wypisywaniu przez polskich lekarzy i niemieckich zwolnień lekarskich, oczywiście skomentuj to wideo. Możesz wejść na mojego bloga zwolnienielekarskie.pl, gdzie omawiam tam inne wypisywane przeze mnie zwolnienia chorobowe dla osób z zagranicy. Na tym w sumie kończę. Jak Ci się wideo podobało, daj lajka. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.